sobotę w godzinach porannych doszło do ataku agresywnego mężczyzny na pracownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nietrzeźwy mężczyzna podbiegł do przejeżdżającej piaskarki, która posypywała chodniki, ponieważ było w tym czasie ślisko, i po prostu z nieznanej przyczyny kopnął w pojazd. Gdy pojazd się zatrzymał, mężczyzna podszedł, uderzył pięścią w wystające lusterko, urwał to lusterko. Wywiązała się kłótnia pomiędzy operatorem koparko piaskarki, a tym nietrzeźwym mężczyzną. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do szarpaniny. Pracownik ZGK powiadomił policjantów, którzy przyjechali na miejsce i wkrótce po tym zdarzeniu zatrzymali nietrzeźwego, jak się później okazało, mężczyznę. Okazało się, że to 23-letni mieszkaniec Zielonej Góry. W tej chwili policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Z pewnością ogromną pomoc w tym będzie stanowił miejski monitoring, który został już zabezpieczony. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie ciała, a także za uszkodzenie mienia. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Jak się tłumaczył ten mężczyzna? Mężczyzna nie przyznaje się do winy, natomiast policjanci mają dowód w postaci nagrania z monitoringu.